Witajcie w kolejnym odcinku Menadżera Szuszlowego. Wszystkie odcinki z tego sezonu naprawdę dobrze się układają, bo przecież w poprzednim e, odcinku mieliśmy indywidualne zwycięstwa e, w indywidualnych Mistrzostwach Małopolski. Triumfowali czterech... Triumfowało czterech z na, czterech naszych zawodników, z czterech naszych zawodników startujących w zawodach, tak więc no to było naprawdę niesamowite. No i w lidze też sobie nieźle radziliśmy, chociaż no, niestety zaliczyliśmy tą, ten mecz porażkowy, jeden, ale to nas nie zatrzyma. Ten jeden mecz naprawdę nie wpłynie tutaj na morale zespołu. Oni dobrze wiedzą, ci zawodnicy, że walczą tutaj o najwyższe trofea w tej lidze, w tym sezonie. No i nic ich po prostu przed tym już nie zatrzyma. Oni wiedzą, że będą o to walczyć. No i mam nadzieję, że tej okazji nie zmarnują. Tymczasem chciałem jeszcze zobaczyć, jak się prezentują tutaj treningi naszych zawodników. Obciążenie jest dosyć niskie, ja wiem może to też jest zły pomysł, ale chciałbym, żeby to nie wpływało aż tak mocno właśnie na to brakuje Mosakowskiemu, Brakuje w obieżeniu. Dyspozycja i częste starty. No to poprawimy tutaj ogólną dyspozycję, troszeczkę zmniejszymy e, technikę startu. No i zostawimy może to na takim poziomie e, to obciążenie. A tak poza tym chyba sobie całkiem nieźle radzą, kondycyjnie też nieźle, więc mogą nadal startować w tych zawodach indywidualnych. Chciałem rzucić okiem jeszcze jak wyglądają nasze wydatki, jeżeli chodzi o sprzęt. Na razie 20 tysięcy, tak więc nie jest wcale tak źle. Mniej więcej tyle samo płacimy zawodnikom, to... To nie, to nie wygląda za dobrze. Na szkółkę wydajemy też 12 tysięcy. Jeżeli weźmiemy... Hmm, pod uwagę właśnie to, że w tym momencie... Widzimy bezpośrednio, co, na co wydajemy najwięcej i na co wydajemy najmniej. No to stosunek, na przykład, właśnie naprawy sprzętu do w ogóle premii i pensji zawodników i personelu, no to jest coś dziwnego, można by powiedzieć. Nawet zawodnicy w takim razie albo zarabiają mało albo to sprzęt wychodzi na naprawdę kosmicznie drogo, a poza tym szkolenie młodzieży tutaj też wychodzi 12 tysięcy, tak więc to jest powiedzmy połowa stawki, połowa wydatków, ile wydajemy na wszystkich naszych pracowników i zawodników, tak więc no troszeczkę dziwnie ten bilans pieniężny tutaj wygląda, ale mi się znowu język plącze. Tymczasem bardzo bardzo czekam na jakieś kolejne spotkanie nasze ligowe, ponieważ zostaje no, taki niesmak po tej ostatniej porażce naszej. Tymczasem mamy tutaj półfinę indywidualnych mistrzostw Polski, w których wystartuje Norbert Krakowiak. W całkiem niezłym tutaj jest stanie jego motocykl i zużycie też ma na niskim poziomie. Forma tego zawodnika też jest na bardzo wysokim poziomie. No Zobaczymy, czy będzie w stanie sobie tutaj poradzić z bardzo mocnymi przeciwnikami tak naprawdę. No i zobaczymy właśnie... Czy uda mu się wyjść do finału? W na razie z jednym punktem zaczyna. Tutaj dwójeczka już na jego końcu się pojawia. Tak więc musi zdobywać kolejne dwójki lub trójki, ale niestety to zero być może przekreśli w ogóle jego możliwości, yy, możliwości i szanse na wyjście do finału. No i tutaj kolejna trójka. Yy, kolejna trójka. Trzecie zero. Pomyliły mi się liczby. Chciałem powiedzieć, że to z trzecie zero wyszła, że kolejna trójka, tak więc. No nie, ma tylko jedną trójkę. No jest to sumaryczna ilość punktów, jaką zdobywa w tych zawodach. Tak więc, niestety, no być może też będzie właśnie zajmował ostatnie miejsce. Na szczęście zdobywa więcej niż 0 punktów. No i niestety nie udaje mu się dalej zakwalifikować. Eee, tymczasem tutaj widzimy Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski. No, i zobaczyłem w tych zawodach aż trzech naszych zawodników, a raczej w półfinałach. No, i jako rezerwowy jest też Zawalnicki. No, i mu po prostu brakuje tych trujek. On raczej nigdy nie będzie właśnie takim zawodnikiem indywidualnym. On być może e, będzie takim właśnie wspierającym zespół zawodnikiem. Może to on powinien przyjąć taką rolę, jaką wcześniej przewidywałem właśnie dla Szałkiewicza. To Szałkiewicz może powinien być takim, takim mocnym uderzeniem. Chociaż jeżeli chodzi o talent tych zawodników, to. Mimo tego, że nigdy nie wierzyłem w Szałkiewicza, on się stał dobrym zawodnikiem. A Zawalnicki ma wysoki talent i on taki był... Też może niedoceniany przeze mnie, ale teraz... Właśnie myślałem, że, że będzie takim bardzo mocnym zawodnikiem i rozwijającym się, A on... Właśnie też takim nie jest zawodnikiem, także mijam się tutaj z moimi osądami, jeżeli chodzi o tych zawodników. Przeciwko Opolo... Opolowi? Opolu? Opolu, opolu. Przeciwko Opolu pojedziemy tutaj zawody. Mm. Tym razem my ich podejmiemy na swoim stadionie, no i miejmy nadzieję, że tutaj troszeczkę lepiej się zaprezentujemy, niż jak na, jak na ich stadionie. Czemu ten język mi się tak mocno plącze teraz? Nie mam pojęcia, może to przez to, że jest bardzo gorąco teraz na dworze, no i no mimo tego, że jest późna godzina, to, to jest po prostu ciepło, ja nie lubię ciepłych temperatur. Mm, Okej, okay, wróćmy do tego, jaka może być y, pogoda na dzisiejszych zawodach, ale żeby się o tym przekonać, musimy wybrać resztę skodu. Widzę, że ma, bardzo mocno tutaj z tym zwlekam. E, Puszczę krakowiaka z romańskim, dalej damy Szałkiewicza z Doylem. No i mam nadzieję chociaż jak to wygląda Klint? No on troszeczkę się już odbiło. Forma w ogóle podskoczyła. Nieźle to wygląda. Być może Knutsa powinniśmy tutaj wystawić na przykład zamiast Zawalnickiego, chociaż on nieźle sobie radzi ostatnio Zawalnicki. No ja już sam nie wiem co tutaj powinienem robić. Chcę dawać szansę temu Knutcowi, Mosakowski. On ferma ma niską, no ale chcemy przeciwko opolu wygrać to spotkanie. Chcemy. No i teraz pytanie: czy. kto tu, no Nawet Hojka ostatnio naprawdę nieźle sobie radzi. No naprawdę nie wiem kogo tutaj mam wybierać do składu. Nie mam pojęcia kogo powinienem wybierać do składu. Może zamiast romańskiego powinniśmy... Jak romański w ogóle wygląda, jeżeli chodzi o formę? No on też nieźle tu wygląda. Ale gdybyśmy hojkę puścili, to ten zawodnik też naprawdę ładnie się prezentuje. No już sam nie wiem, jakie tu decyzje powinienem podejmować. Spróbujmy puścić tu... Nie, 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 nie chcę poddać meczu. Hojkę puścimy w tym spotkaniu. No i tutaj puścimy też jeszcze... O rany, no naprawdę już nie wiem. Na romańskiego może jednak. No i Knuts, Clint Doyle. No dobra, dobra. Już wybrałem taki skład. Wspaniała pogoda. Komplet na stadionie. To będzie, to będzie wspaniały mecz. Ja to czuję. To będzie wspaniały mecz. Tylko musimy go wygrywać. Na razie 4-2. 5-1. hojkaj Knuts. Niesamowicie. No Knuts już dawno powinien go chyba wystawiać. Po tym jak on naprawdę się prezentuje dobrze w indywidualnych zawodach. No chyba tutaj jednak pokonamy naszych rywali. Oj, Szokiewicz z Doilem tutaj niestety przegrywają po rezerwie taktycznej naszych przeciwników. No ale już tutaj też na 3-3, 4-2, tak więc bardzo dobrze wygląda punktowanie, jeżeli chodzi o naszych zawodników. 3-3, tutaj klient wygrywa z Gawurowem. Hojka ostatni, jak Hojka sobie dzisiaj radzi, bo jestem ciekaw. Hojka 3-1-0, no dziwnie, w tym pierwszym biegu wygrali 5-1, ale Knut i Hojka dalej sobie nie są w stanie poradzić w, w starciach z innymi zawodnikami. No tutaj widzimy, że romański jedynki przewozi szałkiewicz z tym zerem. Mimo tego, że wygrywamy, to tutaj tak te, te biegi tak źle punktują nasi zawodnicy tak nieprzewidywalnie może, może trochę poniżej tego poziomu, który powinni prezentować. Może ja po prostu za dużo od nich oczekuję. Tutaj szałkiewicz z Doilem na 5.1. Także może po prostu będę tak mówił, nawet nie myśląc, że tak jest. I będę ich przez to lepiej motywował. Krakowiec niestety upada na tor. Miejmy nadzieję, że nic mu się nie stało. Ale tutaj e, chyba jest sytuacja taka sama, jak my u nich byliśmy w taki sam wynik. Bo przed biegami nominowanymi to był właśnie, byś, ale nie, właśnie było 45 do 33. I wydaje mi się, że to spotkanie może zakończyć się wynikiem takim samym, tylko że na tym razem na naszą korzyść. No i zobaczymy, e, czy będę miał rację. Tak więc wybierzmy skład na biegi nominowane. Tym razem zobaczymy Szokiwicza w biegu 14, ze względu na to, ile punktów tylko zdobył do naszego zespołu wraz z Doilem. No a w ostatnim Krakowiak pojedzie tutaj z Klintem, Knutz i Hojka nieźle sobie poradzili w pierwszym biegu, ale potem troszeczkę, no niestety brakuje od nich tych punktów. 4-2 w biegu 14, w 15 biegu wygrywamy na 5-1. No, i my wygrywamy nawet jeszcze mocniej niż przegraliśmy u nich o dwa punkty. Ee, o cztery punkty e, więcej jest różnica. No, i wygrywamy kolejne spotkanie. Dobrze jest, już myślę, że w tym momencie możemy sobie powiedzieć bezpośrednio, że, że jesteśmy po prostu w tych playoffach, ponieważ pokonaliśmy tutaj naszego bardzo mocnego rywala, chociaż nie zajmujemy pierwszego miejsca w tym momencie, bo to rawić tutaj 15 punktów na swoim koncie. Tak więc spadliśmy w końcu niżej. No, rawicz mocny, rawicz mocny. Będziemy musieli się tutaj z nim poradzić. i. Nie chcę tutaj. E, za dużo mówić, ale mam wrażenie, że to właśnie przeciwko rawiczowi pojedziemy w finale. Tak czy inaczej, na razie jeszcze przed nami parę kolejek tutaj zasadniczych. Chyba cztery. Teraz, nie, teraz była dziewiąta. To tak, jeszcze cztery kolejki. Nie, bo to jest mniej zespołu. W każdym razie jeszcze parę kolejek zostało. Najpiękniej no też ja się patrzy na te pieniądze, które tutaj zarobiliśmy w, w tym meczu. Przy komplecie widowni, przy wspaniałej pogodzie, no to e, ceny biletów mogłyby pójść w górę, ale myślę, że przed finałami jeszcze tych cen nie podwyższymy. E, po prostu odpalimy je dopiero e, na półfinał i na finały. Tymczasem, no, chyba przyjdzie pora na jakieś indywidualne zawody w najbliższym czasie. Najbliższe imprezy finał indywidualnych mistrzostw Danii, to nie, to nie. To nie, tutaj... A nie, tutaj będzie chyba już dziesiąta runda zasadnicza. Jeszcze. A no, to w takim razie nie doczekamy się chyba żadnych indywidualnych zawodów do tego czasu, jeżeli chodzi o zawody z udziałem naszych zawodników. Jeszcze jakieś wiadomości otrzymuję, ale to akurat niewiele nas interesuje. Przynajmniej mnie nie. No i mamy kolejną rundę zasadniczą. Przeciwko komu dzisiaj pojedziemy? Dzisiejsze mecze. Uh, jedziemy przeciwko Wandzie Kraków. Czy Kraków jest nadal na ostatnim miejscu? Bo moglibyśmy tutaj polski skład wystawić, bo wydaje mi się, że jeżeli chodzi o uh, obowiązkowe mecze, które proponowaliśmy naszym zawodnikom z zagranicy w kontraktach, już jesteśmy wywiązani z tego. Uh, I teraz co ja miałem tutaj? Gdzie ja to miałem sprawdzić? Tak, mm, tak, w informacji w tabeli, już jestem tak zakręcony, że po prostu no, nie mogę się odnaleźć. Kraków jest na przedostatnim miejscu. No ale i tak mają bardzo, bardzo mało punktów, bo mają aż minus 118. Nawet mniej niż Lublin, który jest pod nimi. No ale i tak ważniejsze są te, te większe punkty, których Kraków ma właśnie mniej. No i postarajmy się im nie oddawać tych punktów. Żeby tych, żebyśmy mieli ich jeszcze więcej. Tymczasem myślę, że i tak będziemy właśnie wystawiać jakiś tutaj zawodników powiedzmy, w cudzysłowie, rezerwowych naszych, nie pojedziemy najmocniejszym składem, tak więc tutaj wystawimy a, Hojkę, na przykład Hojkę, chociaż ile to ma? 17 lat, prawda? On jako junior by mógł pojechać w tych zawodach. Hojka pojedzie z Mosakowskim, tutaj damy Knutsa, Okiewicz, Romański i kogoś mi brakuje chyba. Mamy trzech zagranicznych i chciałem wystawić sześciu naszych zawodników. Jest jeden zagraniczny i sześciu, pięciu naszych. To kogoś tutaj nie wystawiłem. Kto to może być? Czokiewicz, Ojka, Ojka. w ogóle dwa razy mam wystawionego. Sawalnickiego nie mamy wystawionego. No i kogo mi tu jeszcze brakuje w takim razie? Romański, Mosakowski, Norbert Krakowiak w takim razie. jego mi tutaj brakowało. No, i zobaczymy, jak sobie nasi poradzą. Być może powinienem zamienić tutaj chojkę, wstawić a Knutsa damy tutaj jako. Hmm, jako juniora. No i zobaczymy, jak sobie w takim składzie tutaj poradzimy przeciwko wandzie Kraków. Miejmy nadzieję, że i tak nasi zawodnicy sobie tutaj poradzą. Zawalnicki 3 punkty. Tak jak mówiłem. Nie, zawalnicki 2 punkty. OK, czyli jednak wracamy do tego, że nasz zawodnik nie może zdobyć. Eee, właśnie tej trójki, o której często wspominam. Mosakowski niestety z upadkiem, ale Knut zrobiła 3 punkty. Szałkiewicz z Romańskim też na 3-3. Hojka Mosakowski 3-3. Tutaj dotknięcie taśmy, ale oczywiście będzie rezerwa zwykła. No i nasi wygrywają tutaj na 5-1, Krakowek z Zawalnickim. Zawalnicki znowu dwójka na swoim koncie. Szałkiewicz z Romańskim na 4-2. Knut z Chojką na 5-1, także no mimo powiedzmy, tak jak mówiłem, tego rezerwowego składu, czy nie najmocniejszego, no to, e, no bardzo dobrze się tutaj prezentujemy. Knuc, Hojka, to są zawodnicy, którzy, no, pokazują coś pięknego tutaj. No trochę gorzej już teraz Knuc 3-2-1, e, ale Hojka z trzema trójkami na swoim koncie. No niestety ta jedna jedynka się tu pojawiła, ale to nic, damy mu szansę w biegu e, 15. Z Krakowiakiem pojedzie, a w biegu, w biegu 14 damy tutaj Szałkiewicza. Powiedzmy z Zawalnickim, chociaż Knutsa byśmy mogli na przykład za Szałkiewicza pójść I tutaj będzie Krakowiak z Chojką. Tak więc jeszcze rezerwę zwykłą wykonamy za Szałkiewicza. Pojedzie tutaj Knutz. No i zobaczymy, jak sobie poradzą. Zawalnicki niestety stać mam. No ale trudno, noc zdobyła 3 punkty, no i tutaj jeszcze bieg 15 przed nami, może powinniśmy wykonać rezerwę zwykłą. Spotkanie mamy już i tak wygrane za Krakowiaka, w takim razie pojedzie Mosakowski, dajmy się chłopakowi jeszcze objeździć. No i 4-2, przegrywamy ten bieg, ale spotkanie wygrywamy, 51 do chyba 39. Powinno tyle być, ale być może gdzieś tam e, jakieś punkty pojedyncze uciekły nam. No i tutaj widzę, że jeszcze jakieś pieniądze nam też uciekły chyba za naprawę sprzętu. Eee, bo mieliśmy ich 100 tysięcy. No tutaj mamy. Okej, okay, nie, za naprawę sprzętu mamy 0, ale za za na premię dla zawodników i personelu wyszło sporo. Mm. No cóż, tak to wygląda. Jak nasi dużo punktują, to trzeba potem im po prostu dużo pieniędzy też wypłacać. No, ten Daniel Kowalski tutaj trochę przyspieszył, chyba swój rozwój mam wrażenie, że on miał około 40 i punktów, już ma prawie 60. No jak będzie miał 19 lat, to znaczy na początku przyszłego roku, damy mu szansę na egzamin, w egzaminie. Eee, no i jeżeli go zda, to będzie naszym aktywnym zawodnikiem. No jeżeli nie, to myślę, że, że pożegnamy się z tym zawodnikiem. Eee, tutaj mamy jeszcze jakieś drużynowe zawody, będą młodzieżowe i czy my będziemy brali udział w niej. Śląska, okej, okay, będziemy brali udział, yy, niestety na samym końcu chyba, jeżeli chodzi o właśnie Ligi Młodzieżowe, ale to nie znaczy, że jesteśmy najgorsi, jeżeli jesteśmy tutaj ostatni, tylko że najlepsze zostało na koniec raczej. Mosakowski w niskiej formie, myślę, że to on tutaj nie wystąpi, ponieważ możemy powalczyć jednak o jakieś tutaj prowadzenie naszych yy, zawodników, tym bardziej, że jeszcze jedziemy tutaj u siebie i mamy bardzo yy, bardzo dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o znajomość toru. Miejmy nadzieję, że nasi tutaj bardzo mocno będą trójkami punktować. Na razie właśnie to się sprawdza. Same trójki. No i mamy komplety trójek w pierwszej serii startów. Miejmy nadzieję, że tutaj się nic nie zmieni. No Romański niestety z jednym punktem. Hojka trzy punkty. Także myślę, że za Romańskiego puścimy tutaj za chwilę. Naszego młodego zawodnika, wykonamy zmianę za romańskiego pojedzie, Mosakowski, tak, żeby on mógł coś tu pokazać. I on też jeden punkt już przywozi. No i też hojka pojedzie i zdobędzie kto, kolejne trzy punkty. Tak więc mamy trzech zawodników, którzy robią dzisiaj tylko po trzy punkty, zdobywają za każdym razem, kiedy, e, kiedy podjeżdżają do taśmy. No i startują, dobiegą. Dalej Szałkiewicz też tutaj wystartuje. No i tak właśnie liczymy na to, że zdobędzie trzy punkty. Bogumił Brucha, ten co tutaj zdobył pięć punktów, dwa jest. Też chyba byłem naszym zawodnikiem. I Jaromir Adamczak również się tam pojawia. No i chyba nie ma żadnych innych naszych byłych zawodników. Tymczasem Zawalnicki pojedzie w tym biegu i zdobędzie 3 punkty. Tak więc Hojka miejmy nadzieję, że również kolejne trzy punkty przywiezie. Romański zobaczmy jak sobie poradzi tutaj. trzy punkty również i dla niego. No i Hojka miejmy nadzieję, że tą trójeczkę też przywiezie, także na razie bardzo, bardzo, bardzo mocni nasi zawodnicy. Na swoim stadionie Romański tutaj pojedzie za 3 punkty. Dalej pojedzie: Hojka i miejmy nadzieję, że również za trzy punkty. Szałkiewicz kolejne trzy punkty. No i Zawalnicki musi tylko tutaj dołożyć tą jedną cegiełkę. No i również on zdobywał tutaj 15 punktów. Mamy trzech zawodników, którzy zrobili się komplety punktów. I gdyby nie Romański, i ta jedna jedynka, to też bym go nie zmieniał. I gdyby on zdobywał też cały czas trójki, to byłoby coś wielkiego. Tak więc u siebie wygrywamy, deklasując rywali, 56 punktów zdobywają nasi załodnicy, no a druga jest Unia tarnow z 29. Czy zarobiliśmy coś na tym? panie niewiele, bo tam też niewielu ludzi przyszło, tanie bilety, tak więc nie ma co na to tutaj tak patrzeć pod tym kątem właśnie zarobkowym. No ale już na pewno będziemy mogli na to patrzeć w nadchodzących rundach jeszcze zasadniczych, no i półfinałach. Yy, Dożowych mistrzostw Polski. Tymczasem mamy tutaj pierwszy półfinał młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski, w których yy, wystartuje już trzech naszych zawodników. Pogoda jest wspaniała, no i miejmy nadzieję, że nasi zawodnicy tutaj pokażą na co ich stać. Zawodnicki z dwoma punktami na sam początek. No ten zawodnik, ten zawodnik się chyba nigdy nie wyłamie. Yy, Ponadto yy, ponad zdobywanie właśnie dwójek dla siebie. Jaromir Adamczak, yy, też dwa punkty, nasz były zawodnik. Szałkiewicz przegrywa znowu z Romańskim, no i jeszcze z Bogumilem Bruchą, yy, który również był naszym zawodnikiem. No ale miejmy nadzieję, że Szałkiewicz tutaj nie poprzestanie na tym, no bo jednak musi walczyć yy, o kolejne, kolejne punkty, yy, kolejne zdobycze punktowe. No i zdobywa tam trójkę. Miejmy nadzieję, że Zawalnicki w końcu też się wyłamie, no i yy, zrobi jakąś trójkę. Romański trzy punkty na swoje konto, Zawalnicki jedynka, tak więc yy, Zawalnicki tutaj bardzo mocno... Nie, chyba jednak będzie odstawał, Romański dwójka na swoje konto. Szałkiewicz tylko jedynka, no co się dzieje z tym zawodnikiem? Zawalnicki z zerem, niestety nasi zawodnicy nie radzą sobie aż tak dobrze, jak oczekiwał, no Romański jedynie w bardzo wysokiej formie. Miejmy nadzieję, że ją podtrzyma tutaj, kolejna trójka na jego koncie, Zawalnicki kolejne dwa punkty, no i Jaromir Adamczak też jeden punkt. Romański to jest ten zawodnik, który dzisiaj mocno punktuje, nie wygra tych zawodów, nie zajmie pierwszego miejsca. No, ale będzie znajdował się prawdopodobnie w pierwszej trójce. Zawalnicki 5 punktów, Szałkiewicz 7 na ten moment, to, no, to się też nie, nie prezentuje zbyt dobrze. Miejmy nadzieję, że Szałkiewicz o oh, właśnie trójeczkę przywiezie. <grych> Zawalnicki chyba dwójkę i to jest to jest bardzo o, bardzo nieprzyjemne chyba, bo Mariusz wypada tuż poza ósemkę, która awansuje dalej. No i niestety nie zobaczymy go dalej w zawodach. No a to jest ten zawodnik, który chyba był dobrze przygotowany do sezonu. No i też z wysokim talentem, więc nie wiem, nie wiem co się z nim dzieje. Chyba trzeba by było przejrzeć, e, czy nie ma problemów ze sprzętem. A tutaj widzimy Hojka, który jeszcze reprezentuje właśnie barwę naszego zespołu. No i już dwie dwójki na jego koncie, także e, syndrom Zawalnickiego tutaj ma. I bardzo mocno to widać niestety, że kolejna dwójka na jego koncie... Miejmy nadzieję, że jakaś trójka się pojawi również. No i czy dostanie tą trójeczkę? Nie, no nadal ma ten syndrom Zawalickiego i zamiast yy, 12 punktów ma tutaj tylko 8. Tak więc nadal nie ma dwucyfrówki. No ale jeszcze będzie miał ten jeden start i jeszcze może tą trójkę przywieźć. No i niestety nie. Przywozi kolejną dwójkę, także on dzisiaj no, yy, jest kolegą do pary, tylko nie jest liderem. No ale miejmy nadzieję, że może to wystarczy tutaj na awans, chociaż wygląda na to, że powinien zająć się coś koło piątego miejsca, tak, dokładnie, no i on również awansuje. Tak więc na razie tylko wypadł Zawalnicki niestety, no trochę szkoda, bo ja też mocno w tego chłopaka tutaj wierzyłem. Może nigdy jakoś nie dawałem mu mocnej roli, no ale on naprawdę naprawdę ma talent ten zawodnik, chociaż ma 19 lat i nie ma aż takich wysokich statystyk, jakby e, można było sobie życzyć. Natomiast on też nie ma jakichś o wiele niższych niż Szałkiewicz. Szałkiewicz nie ma wysokich statystyk, to trzeba powiedzieć. No ale radzi sobie całkiem nieźle. Kogo my tu jeszcze mamy z takich lepszych zawodników? No ten chojka być może jeszcze tutaj powinien dostawać jakieś okazje do jazdy, bo no ostatnio jest naprawdę dobrze dysponowany ten zawodnik. Chociaż. O czym ja mówię? Wszyscy nasi zawodnicy są wspaniali. Jak widzieliśmy wcześniej Jaromira Damczak czy Bogumił Brucha, mam nadzieję, że się nie mylę, że to byli zawodnicy naszego zespołu i wychowankowie naszego klubu, no to oni sobie też nieźle radzą jeszcze w świecie jako zawodnicy w innych klubach, no i tutaj też w zawodach indywidualnych, także no, no myślę, że można być z tego zadowolonym. Okej, okay, mamy tutaj spotkanie przeciwko Łodzi. I tak jesteśmy dosyć wysoko. Czy my nadal chcemy walczyć o jakieś wysokie punkty? Z drugiej strony, Żebym nie przesadził tutaj z niewystawianiem naszych najlepszych zawodników, żeby im na przykład forma nie pospadała, no i żeby też wywiązać się z założeń w kontrakcie, jakie były postanowienia, to wolałbym to jednak zrealizować, tak więc postawiłem tutaj Clinta, chociaż puścimy go z juniorami. To będzie chyba najlepszy pomysł na razie. Krakowiaka tutaj damy na przykład z Hojkom. A, chociaż Romański też sobie nieźle radzi. to nie wiem dlaczego chciałem zmienić tego zawodnika. Chociaż możemy... Nie musi jechać w tych zawodach, Szałkiewicz na przykład też by nie musiał. Formę mają. No Romański niech podtrzyma w takim razie tą formę. Krisa Doyla też możemy puścić w takim razie. Knutsa, tutaj damy mu okazję. No i Zawalnicki ostatnio... No brakuje mi tego, tych jego punktów chyba. Chyba jednak Mossakowskiego, puścimy tu mimo wszystko, w takim razie. No, i taki skład tutaj wystawimy. 7,5 tysiąca ludzi na widowni. Normalna pogoda, tak więc, no, chcą Chcą ludzie oglądać się zawody w wykonaniu naszego zespołu. No i miejmy nadzieję, że ich nie zawiodą. Na razie, po trzy wszystkie biegi, i miejmy nadzieję, że w końcu jakieś przełamanie na naszą korzyść. Tutaj już widzimy pierwsze takie przełamanie, i drugie. Może być już tylko lepiej, mam nadzieję. No, 5-1 w końcu, romański z Doylem. Chojka, Chojka, Chojka. Ile on tutaj punktów? Mostakowski 3-0. Chojka 0-1-1-0. Romański 1-0-2. No ale Klint 3-3-3-3. Knut 3-1. No zobaczymy jak sobie poradzi jeszcze w trzecim starcie. Krakowiak 3-3-2. No powiem szczerze, że gdzieś tam sobie myślałem, że na przykład to byłby ostatni sezon Krakowiaka w naszym zespole. No ale aż przykro byłoby się go pozbywać, w cudzysłowie, jeżeli on, on po prostu tak mocno walczy o te nowe sukcesy z naszym zespołem. Chciałbym po prostu no, odmłodzić skład. On jest młody, tak, nadal, tylko że tak mocno chciałbym też promować, bar bardzo mocno chciałbym promować naszych zawodników, naszych wychowanków. No, ale jeżeli on tutaj tak mocno walczy właśnie o te sukcesy, no to ciężko będzie mi to odebrać jemu, bo, no bo widać, że on chce, że czuje się częścią tego zespołu. On praktycznie od początku tego zespołu też jest. To prawie ten skład jest budowany pod niego i wcześniej był jeszcze konieczny, który tak tutaj też byli ci zawodnicy razem, zawsze dobierali w parę. No ale zobaczymy, zobaczymy jeszcze, to wszystko będzie się rozwijać przed końcem sezonu. Jeszcze będzie się dużo zmieniać być może. No i na początku przyszłego roku też jeszcze może e, wiele różnych czynników na coś wpłynąć. No, jesteśmy trochę bogaci teraz. Udało nam się odbić te 50 tysięcy, które wydajemy ostatnio bardzo mocno właśnie w, na sprzęt. Jeszcze Mosakowski tutaj jest zaproszony. ale jako rezerwowy, niestety tylko e, na turniej No nice I tutaj mamy dwa finały, w których pojadą nasi zawodnicy. Tutaj w ogóle w młodzieżowych indywidualnych mistrzostwach Polski. Aż trzech naszych zawodników, no i ten niestety nieszczęsny Mariusz Zawalnicki jako rezerwowy. No i indywidualne mistrzostwa Europy Juniorów, w których romański się pojawi. Tak więc musimy bardzo mocno tutaj to śledzić. No bo jest szansa na jakieś bardzo duże, bardzo prestiżowe osiągnięcia indywidualne dla naszych zawodników. Egzamin na licencję żydową, czy któryś z naszych zawodników tutaj yy, przystępował do tego? Nie. Ale widzimy jeszcze informację. a to jest chyba przypomnienie o tym wszystkim, że nasi zawodnicy właśnie mają tutaj te nominacje. No, ale kiedy te zawody się odbywają? Nie jestem pewien. Indywidualne Mistrzostwa Polski, tutaj będzie finał. No zobaczmy, kto tutaj w tych yy, finałach sobie najlepiej poradzi. Krzysztof Kasprzak wygrywa to. Kasper Gomulski na drugim miejscu i na trzecim Przemysław Pawlicki. Chciałem to sprawdzić, ale to chyba bym się zdziwił, gdyby był tu któryś z naszych wychowanków, nawet jeśli byłby to rezerwowy. Ja to musiałbym chyba akurat to też wywalczyć, żeby być takim rezerwowym. Czy tutaj doszedł, doszedł nam jakiś zawodnik? Chyba nie. Kowalski tutaj widzę postęp umiejętności. Szefner też, o jeden jeszcze punkt umiejętności wskoczył. No bardzo fajnie. Bar bardzo fajnie by było, gdyby któremuś z naszych 16-letnich zawodników wskoczyła średnia umiejętności powyżej 70. No to bym pewnie też bardzo mocno promował tego zawodnika. A tak, ach właśnie, chciałem jeszcze zobaczyć, jak Mossakowski i jego umiejętności, no on też ma naprawdę niezłe te umiejętności, on jeszcze może tutaj e, zrobić różnicę. Ale na razie tutaj nie będę też mówił o tym wszystkim, bo najchętniej bym chyba promował wszystkich moich zawodników, a wtedy musiałbym chyba dwa składy wystawiać zawsze. No a to niestety nie jest możliwe, chociaż to by było też ciekawe, gdyby zagrać sobie właśnie w taki sposób, że prowadzi się dwa kluby i właśnie prowadzi się to w ten sposób, że na przykład pierwszy klub gdzieś tam albo dwa, nawet dwa takie zespoły stworzyć, czy taką szkółkę, o coś takiego, że drugi zespół byłby taką szkółką, gdzie ci juniorzy byliby e, jakby. Cały czas oni byliby w tym podstawowym składzie, żadni inni zawodnicy by się nie pojawiali. No i oni byliby taką szkółką dla pierwszego zespołu, który też miałby tych wychowanków, odbierałby ich powiedzmy e, też z tego zespołu drugiego. E, to może nie traktowalibyśmy wtedy tego też jak zespół, tylko jedno byłoby zespołem, a drugie byłoby właśnie tą akademią taką. E, no i po prostu by sobie jeździli spotkania ligowe tylko po to, żeby właśnie formę budować i umiejętności. No i to też, też mogłoby być ciekawe, bo w ogóle nie jeździeliby tych spotkań ligowych, żeby powiedzmy nie oszukiwać jakoś w ten sposób, że oni jeżdżą w tych spotkaniach i jeszcze sukcesy też zdobywają, tylko by na przykład poddawali wszystkie mecze i nie traktowalibyśmy ich jako aktywnych zawodników właśnie w lidze. I byliby tylko tą właśnie akademią, także to, to byłoby chyba ciekawe podejście. Teraz właśnie będę pewnie dużo o tym myślał, potem jak na to wpadłem. To byłoby trochę takie głupie faktycznie, że o, poddaję mecze i nie jadą, a coś tam można było dużo ale mówić, ale no właśnie, właśnie powiedziałem to Ale. Zostawiam temat, to jak chcecie, możecie sobie sami o tym pomyśleć i coś pokomentować, czy czy według was to jest głupi pomysł, czy ciekawy, żeby właśnie w ten sposób prowadzić karierę. Ja nie mówię, że ja że będę chciał teraz, że porzucę tą karierę i, i po prostu nagle odpalę właśnie na dwa kluby pojadę. Nie mówię, że tak zrobię, nie będę tak robił. To nie chcę w ogóle o tym dyskutować. Na razie jeszcze mam tutaj wiele do zrobienia w tym zespole, no ale chcę, żeby e, taka dyskusja tam powiedzmy powstała, no i żeby wyrażać swoje opinie na ten temat. Tymczasem wybierzmy w końcu skład e, na ten. E, na ten mecz, ponieważ już nas tutaj goni czas pół godziny za nami odcinka, a ja dużo gadam i nic nie robię i w końcu tego spotkania nie odjedziemy. Bardzo chciałem je jeszcze odjechać. Eee... No i wybierzmy tutaj Roberta Krakowiaka na pierwszym miejscu. Dalej. Normański ostatnio słabo tutaj, no cieszyć ma tą formę, no nie, wystawmy go. Ja muszę jeszcze chyba bardziej poobserwować naszych zawodników pod kątem tego jak sobie radzą z wyjazdami i jak warunki pogodowe na nich wpływają. Bo to chyba zdaje się mieć tutaj bardzo, bardzo duży wpływ, jeżeli chodzi właśnie o naszych wychowanków, że widać po prostu te różnice. Obok Szałkiewicza, kogo tutaj powinienem pójść? Tam jest Romański, Krakowek już też, Doyle chyba w takim razie, tutaj Klinta. No i musimy jednak tutaj Hojkę wystawić i no nie wiem, czy tego Zawalnickiego. Romański Zawalnicki zdobywają prawie tyle samych punktów jednak. A to może zrobimy tak, Romański nie pojedzie w tych zawodach, Zawalnicki pojedzie tutaj i on będzie zdobywał, będzie tym do pary, tak jak mówiłem, bo tak powinien go promować, no czemu ja o tym czasie nie pomyślałem. No i był tutaj Zawalnicki, jeszcze Chojka, nie, to Mosakowski w takim razie. No i taki właśnie zespół wystawimy przeciwko Ostrowowi. No i miejmy nadzieję, że nie będzie tutaj jakiegoś pogromu, Hojka 3 punkty w biegu juniorskim, do Jelszałkiewicza 3 punkty przywożą. Klintem Rostakowski 3-3. No tutaj niestety Zawalnicki z Krakowiakiem przegrywają na 5-1, ale tutaj szybko Doyle z Szałkiewiczem odbijają na 5-1. Wydaje mi się, że Szałkiewicz właśnie dobrze sobie radzi z Doylem. Też może tylko tak po prostu moment, że zapamiętałem, że sobie dobrze poradzili w dwóch biegach razem. Tymczasem jeszcze tutaj właśnie Krakowiak z Zawalnickim na 5-1, to jest właśnie o czym mówiłem. Zawalnicki dwa punkty, ale właśnie o to chodzi, że Krakowiak jest tym liderem też. No i on te trzy punkty zdobywa. Dalej Szałkiewicz z Doylem 4-2. No i tutaj, już na naszą korzyść, jest to spotkanie. A przypomnijmy, że jest to spotkanie wyjazdowe. No niestety, na 5-1 nasi rywale no, już tutaj troszeczkę odrobili. Teraz w ogóle już remisowo, niestety. Ale Doyle z Clintem na 4-2. Właśnie, Clint coś tutaj tą jedynkę dziwny, że przywiózł. No zobaczmy, kogo by tutaj wystawić. No Krakowiak i Klint to są ewidentnie zawodnicy, którzy pojadą w biegu 15, a w biegu 14 też widzimy, że to będzie Szałkiewicz z Doilem. No i bardzo mocno liczę tutaj chyba na tą parę. No tą drugą też mocno liczę, ale jednak mam wrażenie, że Szałkiewicz z Doilem tutaj... To będzie potwierdzenie tego, czy, czy miałem rację, że oni dobrze czują się razem w parze. No wygląda na to, że jednak tak. Mamy tutaj 5-1 od nich, no i to już jest yy, po meczu właściwie. Jeżeli tylko nasi zawodnicy w ogóle dojadą do mety, no to już mamy wygrane to spotkanie. No i oni tutaj zdobywają dwa punkty w tym biegu, więc wygrywamy spotkanie 47 do 43. Po stronie Ostrowa mamy Boysena, który zdobył tutaj 17 punktów, tylko raz został pokonany. On robi połowę praktycznie, no prawie, prawie połowę wszystkich punktów, jakie zdobył ten zespół, i przez to był ten mecz taki wyrównany. Ale my mamy. Trzech zawodników, którzy mają tutaj dwucyfrowkę, No i Krakowiaka, któremu zabrakło jednego punktu, żeby też tą dwucyfrowkę wyrobić. No i znowu będziemy musieli się jakoś wypłacić z tego wszystkiego. No i chyba całkiem sporo na no to wydaliśmy, zaraz zobaczę jak to wyszło. Eee, no prawie 200 tysięcy tutaj widzę na premię dla zawodników, personelu no i ich pensje. Także całkiem sporo. No ale oscylujemy w pobliżu tych y, tysięcy, tych 100 tysięcy, które tutaj mamy. Zazwyczaj na koncie po wygranym meczu. No i tutaj jeszcze oczywiście przeklikałem, ale już zobaczymy jeszcze te indywidualne mistrzostwa Małopolski. Tak mocno się wkręciłem, że tak po prostu jestem głodny tych sukcesów naszego zespołu, bo widzę, że, że są do tego zdolni, że to, ta ręka sama mi się tutaj opiera na enterze. No i e, pozwala na to, że jeszcze widzimy tutaj więcej zawodów w tym odcinku. No ale zobaczymy. Zawalnicki syndrom swój, dwa punkty przywozi. Romański 3 punkty, Hojka. Romański jest mocnym zawodnikiem, chyba indywidualnym. Hojka jest trochę znakiem zapytania, bo ostatnio mocno sobie radził też w indywidualnych, a tutaj troszeczkę inaczej to wygląda. Jaromir Adamczak, który był naszym zawodnikiem, też trzy punkty przywodzi. Szałkiewicz, trzy punkciki. Hojka trzy punkciki, bardzo ładnie. No już teraz zaczynają jeździć na fali. No zobaczymy, czy Zawalnicki dalej ze swoim syndromem. No niestety tak, widzimy, że. Przepuścił swojego kolegę klubowego. No ale bardzo mi się podoba taka współpraca Zawalnickiego. On chyba widzi, że nie jest tak. On po prostu musi być zawodnikiem do pary. To jest po prostu mus. To jest jego talent. No i tak będziemy go promować. Dalej Romański z dwójką na swoim koncie. Romański trzy trójeczki już ma. Zawalnicki w końcu zdobywa te trzy punkty na swoje konto. Bardzo dobrze. No i tutaj zobaczymy Szałkiewicza, że z kolejną trójką, Tak, na razie bardzo mocny ten zawodnik. 12 punktów. No nikt go nawet jeszcze nie goni. I czy ktoś będzie w stanie go zatrzymać? To no, Romański jest jedynym zawodnikiem, który może tutaj pokonać chyba Szałkiewicza, Jeszcze chojka z trzema punktami na swoim koncie, Także ten zawodnik po tym pierwszym nieudanym starcie potem radził sobie już lepiej. Zawalnicki dalej ze swoim syndromem. Jaromir Adamczak, romański tutaj, z naszych zawodników. Oczywiście, Adamczak już byłym naszym zawodnikiem, nadal jednak wychowankiem, no i zdobywa dwa punkty. No i Jaromir Adamczak troszeczkę się wyrabia już jako nasz były zawodnik, by 9 punktów również na jego koncie. Tutaj akurat nie widzimy nasz, żadnego naszego zawodnika. A w tym biegu też nie mamy, ale mamy tutaj Szokiwicz'a Zawanickiego i Hojka. Hojka niestety z zerem. No co tu się stało? Zawalnicki z dalej ze swoim syndromem. Szałkiewicz z trujeczką, także on tutaj kompleci grobi. No i na pierwszych trzech miejscach mamy dwóch naszych zawodników, tak więc Szałkiewicz i Romański. Na czwartym miejscu ten zawodnik do pary 11 punktów zawalnickich. Chojka przez to zero, niestety przez to zero na końcu pokonany przez swoich dwóch kolegów klubowych i jeszcze jednego zawodnika 10 punktów. No i Dominik Mosakowski, który nie miał okazji do startów. No i to już będzie ostatni, ostatnie zawody w tym odcinku. 37 minut chyba w tym momencie na zegarze, więc całkiem sporo. No ale tak jak mówiłem, ręka aż mi sama wciska. Enter, żeby patrzeć na te wszystkie piękne spotkania i sukcesy naszego zespołu. No i chce się to oglądać. Ja przynajmniej chcę to oglądać. No i mam nadzieję, że, że Wam to się też podoba, że kibicujecie dalej kusarzom. Um, no i że po prostu będziemy razem walczyć tutaj o mistrzostwo Ligi II. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia następnym razem. Możecie zostawić łapkę w górę. Łapkę w dół, komentarz. No i do usłyszenia.